Mieliście kiedyś tak, że wstajecie rano i myślicie, czas zmienić swoje życie? Ja miałem tak właśnie dzisiaj. Dlatego postanowiłem spisać wszystkie rzeczy, które doprowadziły do mojej złej kondycji fizycznej, a następnie konsekwentnie próbować je zmienić. No i teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego o złej kondycji fizycznej? No więc tak, przed tym jak zacząłem nagrywać filmy na YouTubie, wyglądałem tak. Teraz wyglądam tak. To jest zdjęcie z grudnia. No i nie da się ukryć, że po prostu jestem ulany. Dlatego 7 punktów, które w najbliższym czasie postaram się zmienić. Punkt pierwszy to jest wstawać pomiędzy 8 a 9. Dlaczego? Często było tak, że powiedzmy grałem do 3 nad ranem, po czym szedłem spać i wstawałem o 12-13. Życie youtubera. Ale postanowiłem to zmienić, bo traciłem po prostu masę dni. Dzisiaj mamy 8.30, jak to nagrywamy, więc teoretycznie pierwszy punkt mamy spełniony. Jeśli chodzi o punkt numer 2, tutaj sytuacja wygląda następująco, że często jak po prostu nagrywałem i obrabiałem filmy, to jadłem śniadanie o 10-11, a następny posiłek to był powiedzmy kebab czy pizza o 19, co później doprowadziło do takiego obrotu sprawy. Więc ostatnio ważyłem się po prostu na siłowni i wyszło na to, że ważę 85 kg i według mojego BMI powinienem dostarczać 2000 kalorii. Więc postanowiłem zrobić 4 posiłki, znaczy liczyć, robić 4 posiłki dziennie i liczyć kalorie. No i teraz co mam na myśli mówiąc liczyć kalorie? Jest masa aplikacji na telefon, które pozwalają ci na przykład liczyć, ile dokładnie kalorii zjadasz. To oczywiście nie jest żadne lokowanie, ale tak. Dzisiaj na przykład na śniadanie jemy po prostu tosty. Więc mamy ser królewski, jest polędwica swojska z bardzo dobrym składem, później mamy rukolę i chleb Graham, bo podobno chleb Graham ma najlepszy skład, jeśli chodzi o takie powiedzmy bycie fit. Więc po pierwsze chleb Graham. Wychodzi, że mamy 126 gram. Dalej mamy polędwicę. 55 gram. Dwa plastry sera królewskiego. 34 gramy. No i takie gotowe śniadanie to jest tak. 19,5 grama tłuszczu, 63 gramy węglowodanów, 38 gram białka i 552 kalorie. To jest śniadanie. Ale przed jedzeniem magiczna mikstura na odchudzanie. Tutaj mamy jedną dużą łyżkę octu jabłkowego, do tego pół cytryny i pół litra wody. To pijemy na eksa przed jedzeniem, to jakby polepsza pracę metabolizmu. To jest taka, można powiedzieć, magiczna mikstura na odchudzanie. Smak nie jest za dobry, ale uwierzcie mi, warto. No i teraz jemy. Plan na dzisiaj jest taki, że pakujemy się, jedziemy na basen, na siłownię, no i w sumie mamy praktycznie cały dzień wykonany. Trzeba nie wstanę. To dopiero była rozgrzewka. Za nami jakieś, nie wiem, ponad godzina treningu, a przed nami jeszcze basen. Więc żeby jakoś odbudować energię, tutaj mamy odżywkę białkowo-węglowodanowo-tłuszczową. Bo tutaj mamy odżywkę z orzechami włoskimi. To ma jakieś 20 gram tłuszczu, 38 gram węgli i 40 ponad gram białka. Więc mamy naprawdę bardzo spoko odżywkę. Więc pijemy i basen.
Jeśli chodzi o punkt siódmy, czyli spać minimum 8 godzin, tutaj muszę posłużyć się aplikacją ze smartwatcha. Spałem 7.37, zrobiłem wczoraj 6303 kroki, czyli 119% mojego celu. No i możemy uznać, że punkt siódmy jest również wykonany. Ja wale, Michał. Coś ty ze mną zrobisz, człowieku. Punkt czwarty. Zrobione. Nie wiem, czy w ciele mam teraz jakiś mięsień, który mnie po prostu nie boli. No ale to oznacza, że był zajebisty trening. A to oznacza, że punkt piąty z bólem możemy uznać za również zaliczony. Zostaje tylko jeden z tej listy, którego jakby nie wykonaliśmy. Jest to ograniczyć słodycze i fast foody. Tego po prostu nie jestem w stanie pokazać w jeden dzień, więc musimy to odłożyć na ten film, który będzie za 3 miesiące z efektami właśnie tych 7 punktów.